Jesteśmy w Galerii Huta Sztuki Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Nowej Hucie i spotkaliśmy się tutaj, żeby mówić o grupie nowochuckiej, czyli o piątce artystów, która w latach 50. i 60. postanowiła razem tworzyć, postanowiła razem wystawiać i zaproponowała nowy rodzaj sztuki. W skład grupy wchodzili artyści, którzy tutaj mieli dużo wspólnego z Nową Hutą, ponieważ otrzymali pracownię i mieszkania i też szukali pracy na terenie Nowej Huty, między innymi tutaj właśnie w Ośrodku Kultury, który kiedyś był Zakładowym Domem Kultury, gdzie razem próbowali robić teatrzyk lalkowy dla dzieci. W skład grupy nowochuckiej wchodzili Julian Jończyk, Janusz Tarabuła, Jerzy Wroński, Danuta i Witold Urbanowiczowie i z grupą także współpracowała Barbara Kwaśniewska. Artyści spotykali się od czasów studenckich. Właściwie pod koniec studiów postanowili założyć grupę w 1956 roku. I grupa właściwie działała do 1961 roku, kiedy jej członkowie zostali zaproszeni do grupy krakowskiej. Jeszcze potem kilkakrotnie spotykali się na wystawach w mniejszym lub większym gronie. Nurtem, z którym kojarzymy grupę nowochucką, jest malarstwo materii, kierunek w sztuce, który charakteryzuje się dodawaniem do farb materiałów pozamalarskich. To mogą być piaski, tynki, specjalnie sporządzone masy szpachlowe, nawet kawałki drewna, szmat. I to bardzo wzbogaca materię malarską. I jak Państwo tutaj zawitają do Galerii Huta Sztuki, to zobaczą, że w większości są to prace abstrakcyjne, niektóre z nich wręcz monochromatyczne, w którym kolor jest uzyskiwany przez artystę właśnie poprzez dobór pozamalarskich tworzyw. Bardzo ważnym momentem w historii tej małej grupy była wystawa w 1960 roku w Krzysztoforach, kiedy cały Kraków zobaczył malarstwo materii, te właśnie obrazy można określić także mianem strukturalnych. I ci młodzi artyści na pewno zainspirowali wielu innych twórców z tego środowiska. A jak wiemy, potem w całej Polsce nastąpiła moda na malarstwo strukturalne. Zaraz po rozpoczęciu działalności grupa postanowiła wydawać pismo, nazwała go Szkice, krakowski magazyn plastyczny. Niestety z przyczyn finansowych udało wydać się tylko jeden numer tego pisma. Oczywiście całe pismo było poświęcone sztukom plastycznym. Pismo było o tyle ważne, że miało stać się forum, na którym artyści mieli na kolejnym etapie swojej działalności właśnie reprodukować swoje prace. Można tam było też zamieszczać artykuły o sztuce europejskiej. Należy pamiętać, że malarstwo materii to nie jest tylko kierunek, który znajdziemy w Krakowie czy w Polsce, ale młodzi artyści mogli się dowiedzieć o tych eksperymentach formalnych w malarstwie z prasy, ale także mieli szansę wyjechać na stypendia. To pojawiło się dopiero pod koniec lat 50. i na początku lat 60. I z takiego stypendium na pewno skorzystała Danuta Urbanowicz czy Julian Jończyk. Zetknęli się tam już z bardzo sławnymi wówczas artystami z różnych
krajów Europy, bo w rozwoju malarstwa materii najważniejszą rolę odegrali Francuzi, Włosi i Hiszpanie. I wystawy takich artystów jak Alberto Burri, Antonio Tapie czy Jean Dubuffet to były najważniejsze wystawy, które wtedy miały miejsce w Paryżu, w Rzymie czy w Mediolanie. Malarstwo materii rozwija się w Europie Zachodniej już po II wojnie światowej. W Polsce nie było takiej możliwości, żeby różne kierunki sztuki abstrakcyjnej swobodnie rozwijały się po wojnie, ponieważ był odgórny nakaz władzy, żeby tworzyć obrazy realistyczne. I dopiero właśnie po 1958 roku ten nurt się pojawił w Krakowie i w innych ośrodkach. Patrząc na artystów Grupy Nowochódzkiej, to bardzo często krytycy zwracali uwagę na związek ich sztuki z przemijaniem, z pamięcią. U niektórych z nich zaczęły się pojawiać oprócz tych pozamalarskich tworzyw w obrazie fragmenty zdjęć, fragmenty przedmiotów, które do kogoś wcześniej należały, na przykład tkanin, jak u Danuty Urbanowicz. I one niosły ze sobą właśnie pamięć, wspomnienie o osobach, które żyły gdzieś indziej albo żyły w innym czasie. Takim drugim skojarzeniem, które niesie malarstwo materii Grupy Nowochódzkiej, są reminiscencje wojenne. Tutaj artyści bezpośrednio w swoich wypowiedziach rzadko zwracali uwagę na ten czas wojny, ale krytycy, którzy patrzyli na ich obrazy, patrzyli na właśnie to, że są to obrazy ciemne, że bardzo często występują w nich elementy nadpalone, zniszczone. Zwracali uwagę, że być może jest to właśnie odwołanie do przeżyć wojennych i do tego, w jakim stanie był kraj zaraz po wojnie. Nie można powiedzieć, że ci artyści bezpośrednio wzorowali się na artystach zachodnich. Oni przyznawali się przede wszystkim do inspiracji tym, co widzieli wokół siebie. Podrapanym murom, popękanym ścianom. Bardzo inspirował ich wygląd otoczenia. A trzeba pamiętać, że jeżeli przybywali do Nowej Huty, przybywaliby tu pracować, przybywaliby tu się osiedlać, to był to okres, kiedy Nowa Huta się budowała dopiero. Było bardzo dużo placów budowy i artyści mieli szansę spotkać się z tą zgrzebną rzeczywistością dnia codziennego. 8 marca 1961 roku Grupa Krakowska zaprosiła piątkę młodych malarzy do swojego grona i teraz ci artyści występowali w większości wystaw Grupy Krakowskiej przez kolejne dekady. Nawzajem się inspirowali. Wiemy bowiem, że sama Grupa Krakowska to nie była formacja, która by miała jakiś określony program, więc malarstwo materii Grupy Nowochódzkiej na pewno wzbogaciło i wpłynęło na wielu innych twórców, którzy byli związani z Grupą Krakowską.